Pierwszy to był taki zamysł, żeby to środowisko wewnętrznie pokłócić, żeby to środowisko przestraszyć, że my tu mamy władzę. No i trzecie to, żeby to środowisko przestało podnosić hasła, które nie były mile widziane wśród władzy. Jako kibice krytykujemy Donalda za działania, które podjął wobec nas. Wielki media, politycy kreują nas na strasznych bandziorów właśnie i to, co uznaliśmy wcześniej, że niespełnione rządu obietnice, temat zastępczy kibice. Nagle staliśmy się najważniejszym problemem w tym kraju, a wydaje nam się, że takich problemów jednak ważniejszych jest o wiele więcej. Początek września, bardzo ładna polska złota jesień. Niestety została przerwana brutalnie przez wymierzoną w ludzi, w tych kibiców, przygotowaną akcję policji. Będę prosił też państwa i opinię publiczną, żeby nie było, niczego nie podarować tutaj. Znaczy, ta sprawa jest tak spektakularna, że musimy ją poprowadzić od początku do końca, bo jeżeli nie zrobimy tego teraz, to już nigdy tego nie zrobimy. Ludzie, którzy zarządzili tą akcję, był to ówczesny komendant stołeczny policji, komendant dzielnicy Warszawa i Śródmieście. Oni mieli swoich politycznych mocodawców w osobach z najwyższych gremiów Platformy Obywatelskiej, która od tego mniej więcej momentu przygotowywała już temat zastępczy kibice, tak? Jak zaczyna się coś złego dziać w gospodarce, coś złego dziać się w polityce, coś złego dziać się na arenie wewnętrznej i międzynarodowej, nagle najlepiej sprzedawalnym tematem do pokazania w mass mediach byli właśnie kibice. Relacja Pawła Zożarowa, studenta przesłuchiwanego na komisariacie przy ulicy Raginica. Staliśmy w kolejce po bilety na mecz. Policjanci zmusili nas do zejścia na Powiśle. Tam bili i gazowali wszystkich, i kobiety, i inne spokojnie stojące osoby. Przewieźli mnie na Bemowo. Każdy, który wszedł na przesłuchanie, dostawał otwartą dłonią w twarz, zanim jeszcze cokolwiek powiedział. Policjant kazał zdjąć mi spodenki i majtki. Musiałem nago robić przysiady. Na krześle stawiali pałkę na sztors i kazali mi na niej siadać. Podpisałem oświadczenie, bo jeden policjant powiedział, że za godzinę może mnie tu już nie być. A tak trafię na 3 miesiące do aresztu. Zatrzymanie w ten czy inny sposób 752 osób, w tym chyba około 80 nieletnich, w centralnym miejscu Warszawy, no było po prostu ewenementem i największym takim tego rodzaju zatrzymaniem. Pan Grzegorz Schetyna chciał być szeryfem, dlatego łapano na ulicy wszystkich. Odpowiedzialność zbiorowa. Zresztą takie charakterystyczne są zdjęcia, kiedy to na podwalu kilkaset osób jest otoczone jednym kręgiem policji. Gdyby to byli rzeczywiście chuligani, gdyby to byli ludzie, którzy zagrażali porządkowi publicznemu, to z całą pewnością ten krąg policyjny by rozerwali. Ale rząd koalicji PO-PSL tak działał. To była propaganda. No i właśnie 2 września 2008 roku mieliśmy event propagandowy kosztem bogoducha winnych ludzi. Akurat nasi byli nażytniej. No i tam przychodzili tak jak każdy procedurę odciski palców, badanie na alkohol, różne inne. I czekali, aż się pojawili w nocy około 2-3 śledczy z wydziałów kryminalnych. Relacja Agnieszki, studentki polonistyki przesłuchiwanej w Otwocku. Policjanci powiedzieli, że nas spiszą i puszczą do domów. Na początku było spokojnie, ale jak jakaś grupa zaczęła śpiewać, to policjanci wpadli na nas. Dostałam pałką, a kilku policjantów dosłownie przebiegło po mnie. Na ziemię, kurwy, krzyknęli. Potem pamiętam tylko gaz i pieczenie oczu. Zabrali naszą kilkuosobową grupę do Otwocka. Wyzywali nas od najgorszych i szarpali. Nie podpisałam przyznania się do udziału w nielegalnym zbiegowisku. Do domu wróciłam o godzinie 22 następnego dnia. Średnia wieku była około 20 paru lat. Byli to przeważnie ludzie studiujący czy uczący się. Relacja Kamila, studenta przesłuchiwanego w Pruszkowie. Brali nas po 3-4 na górę, do małego pokoju, w którym siedziało 6 albo 8 policjantów. Kazali nam się rozbierać do naga, położyć na podłodze twarzą do ziemi i wyciągnąć ręce. Nałożyli kajdanki i wtedy się zaczęło. Najpierw zaczęli mnie kopać, potem poczułem, jak jeden staje mi na plecach, a potem przeskakuje na chłopaków leżących obok.
Po nim robili to pozostali. Jeden z policjantów mówił, że mamy wybór. Jak się przyznamy i podpiszemy, to za chwilę będziemy mogli wyjść do domu. A jak się nie przyznamy, to trafimy do aresztu. Mamy prawie 8 lat po tym wydarzeniu i gro tych spraw jest niedokończonych. Sprawy się wleką w sądach, dlatego że pierwsze wyroki, jakie zostały wydane w tej sprawie po 3-4 latach od tego pamiętnego 2 września, były uniewinniające i wydawane przez Sąd Rejonowy Warszawa, dla dzielnicy Warszawa Śródmieście. Niestety prokuratura, kierując się prawdopodobnie podłym tylko chęcią tego, żeby fizycznie nie przegrać tych procesów, odwołała się od tych wyroków sądu. I teraz sprawy zostały poprzerzucane, podzielone na mniejsze grupy osobowe, czyli te kilkaset osób zostało podzielonych na 20-30 osobowe grupy i sprawy zostały przeniesione do sądów zamiejscowych, często Mińsków, Sochaczewie. Relacja kierowcy busa przesłuchiwanego na komendzie przy ulicy Grenadierów. Byliśmy bici i kopani, skuli mnie z innym mężczyzną. Gdy chciałem iść do ubikacji, usłyszałem: "Sraj w gacie", następnego dnia policjanci w cywilu kopali nas, bili i ubliżali nam. Jeden specjalnie upuszczał mi klucze na jądra. Podsunęli papier do podpisania. "Przyznaj się", usłyszałem. Odmówiłem. Powiedzieli, że jak jeszcze 24 godziny posiedzę, to zmięknę. Dopiero o godzinie 14:30 po 2 dniach wyszedłem. Przed wypuszczeniem jeszcze gliniarz zerwał ze mnie koszulkę i czapkę z logo Legii, bo ten znak nawołuje do aktów przemocy, i kazał w samych slipkach do domu wracać. Policji zależało wtedy na tym, żeby jak najwięcej osób przyznało się do tego, że popełnili występek, w sensie spełnienia znamion tego przestępstwa z artykułu 254 paragraf 1 kodeksu karnego, który mówi o czynnym udziale w zbiegowisku. W trakcie tego postępowania nie rozróżniono tych dwóch sytuacji. Co innego jest, jak krzyczymy, podjudzamy, namawiamy kogoś do jakichś ekscesów, a co innego, jak po prostu maszerujemy w takim zbiegowisku, co według mnie nie jest w ogóle czynem ani karalnym, ani stanowiącym przestępstwo, ani myślę, że wykroczenie także. Marcin Szyndler, rzecznik komendanta stołecznego policji. Mija tydzień, nie wpłynęło do nas żadne zażalenie na działania policji. To dowód, że cała operacja została przeprowadzona profesjonalnie. Przy kibicach znaleziono kastety, bokserskie ochraniacze na zęby, a nawet widelec. Szczytem absurdu stało się rzekome zarekwirowanie kilkuset osobowemu tłumowi jednego widelca. Ci, którzy doprowadzili do akcji widelec, przekroczyli tym razem wszelkie możliwe granice. Dziś, pół roku po pamiętnych wydarzeniach, stawiamy tu symboliczny pomnik widelca. Jest to pomnik głupoty rządzących, ich pogardy dla praw obywatelskich, uległości polityków wobec biznesu. Taka 6-7-letnia gehenna, no to nie jest nic przyjemnego dla każdego człowieka, szczególnie tego, który na co dzień się z takim czymś nie spotyka. Duża część tych kibiców, która została jakby wmanewrowana w to postępowanie, to są także ludzie, którzy wykonują no, bardzo szacowne, szanowane zawody. I tu rzecz jest taka, że czasami taka informacja o trwającym postępowaniu sądowym czy przygotowawczym już dla tych osób stanowi pewne obciążenie. To jest oczywiście jakaś niesprawiedliwość wynikająca z tego, że organy w tej sprawie od samego początku działały chyba w interesie nagłośnienia tej sprawy. Policja była tylko narzędziem w ręku ministra, który nadużył w ten sposób swojej władzy. Przed 745 kibiców Legii aresztowanych i katowanych na komendach policji w Warszawie. Sprawy są umarzane, milionowe straty państwa.
skarb na czasie stracił, niech odda te pieniądze. My byliśmy tam bici i kopani. Taki jest przykład. Dzisiaj przed ludźmi zamyka drzwi. Nie pozwala powiedzieć prawdy, nie pozwala powiedzieć, co o nim myślimy. Nie wychodzi do ludzi, boi się. Władza powinna za to odpowiedzieć. Ktoś, kto po prostu był inicjatorem i który sobie tak od tak powiedział, że zamknijmy ludzi idących spokojnie na stadion pod jakimś byle pozorem, tak, to tak nie może być w państwie prawa, żeby ktoś za to nie odpowiedział.